Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii ze Świata, z tej strony Matis. Dzisiaj posłuchacie sobie o trzech dość interesujących historiach, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni. Na początku chciałbym opowiedzieć Wam o ostatnich ustaleniach indyjskich władz w sprawie tajemniczego stworzenia, które od blisko roku atakuje zwierzęta hodowlane, a czasem nawet i ludzi mieszkających we wschodnich prowincjach tego kraju. Następnie odniosę się do ulubionej, zdawałoby się, teorii dzisiejszych internautów, czyli do kwestii płaskiej Ziemi. A mówiąc dokładniej, do negowania przez zwolenników tej teorii istnienia Australii. A na zakończenie usłyszycie również na temat dość ciekawej obserwacji pojazdu UFO w Stanach Zjednoczonych. I to byłoby chyba już na tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że zdołałem Was zainteresować, a więc pozostaje mi tylko życzyć Wam miłego seansu i słyszymy się już za chwilę. Jak część z Was może jeszcze pamiętać, pod koniec listopada informowałem Was o niebezpiecznych incydentach mających miejsce w Indiach. Zgodnie z pojawiającymi się w internecie doniesieniami, wschodnie prowincje tego kraju już od blisko roku zmagały się z napaściami nieznanej istoty, która atakowała tamtejsze zwierzęta hodowlane, a czasem nawet i ludzi. Wówczas całą tę sprawę otaczała spora mgła tajemnicy i nikt nie był pewny, czym jest to nieznane stworzenie. Okazuje się, że do czasu. Ponieważ teraz pojawiła się nowa teoria odnośnie tożsamości tego drapieżnika, która została zaproponowana przez przedstawicieli miejscowych oraz krajowych władz. Zgodnie z informacjami udostępnionymi na portalu The Indian Express, indyjski minister do spraw środowiska i leśnictwa powiadomił krajowe media o zakończeniu śledztwa prowadzonego przez organizację Wildlife Institute of India. Specjaliści pracujący dla tej organizacji mają być pewni, że za atakami na zwierzęta hodowlane stoją po prostu bezpańskie psy. Nie da się ukryć, że patrząc na opis całej tej sytuacji i biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatniego roku to nieznane stworzenie stało za śmiercią aż 164 zwierząt hodowlanych, których wnętrzności zostały następnie zjedzone, wyjaśnienie z psem, szczególnie głodnym i bezpańskim psem, może być jednym z pierwszych, który nasunie się na myśl. Tym bardziej trudno byłoby chyba zrozumieć, dlaczego dojście do takich wniosków zajęło im aż rok. Okazuje się, że zgodnie z raportem Wildlife Institute of India, zespół ekspertów wysnuł tę tezę za sprawą badań śladów po ataku zwierzęcia na ciężarną kobietę w pobliżu wschodniego dystryktu miasta Imphal. Zgodnie z wypowiedzią ministra, próbki pobrane z okolic miejsca ataku sugerowały, iż drapieżnik pochodził z rodziny psowatych. I co zabawne, w zasadzie jest to jedyny dowód, jaki przedstawiono na obronę tej tezy. Oczywiście nie jest on w żadnym razie niewiarygodny, ale na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele dowodów wykluczających, aby mogło być to dzieło psów. Mowa tu nie tylko o niezwykłej precyzji, z jaką stworzenie rozcinało skórę bydła i drobiu, ale też w mieszanych relacjach świadków, którzy czasem opisywali je jako dużego psa, a innym razem jako zwierzę przypominające małpę. Czy zatem jest to możliwe, że stworzenie odpowiedzialne za ataki na zwierzęta hodowlane w Indiach nie jest tym samym na ślad, którego natrafili eksperci? Jest to myśl, która zdecydowanie jest warta do rozważenia. Szczególnie, że jeszcze do niedawna uważano, iż tajemnicza bestia z Indii jest w rzeczywistości leopardem lub hieną, co również bazowano na jego opisach. A zatem zaakceptowanie, że ten umykający ludziom drapieżnik jest niczym innym niż wygłodniałym psem żądnym krwi zwierząt, ma prawo budzić pewien opór. Szczególnie biorąc pod uwagę niewielką liczbę dowodów przedstawioną przez pracowników tej organizacji, którzy zamiast rozwiać wszelkie wątpliwości na temat ataków, oddają się spekulacjom i zrzucają winę na mieszkańców tamtejszych regionów, którzy, uwaga, cytat, nie zamykają szczelnie swoich śmietników. Możliwe, że niektórzy z Was słyszeli już o tym, że zwolennicy teorii płaskiej Ziemi twierdzą, iż Australia jest jedną wielką mistyfikacją sprokurowaną przez organizację NASA. Okazuje się, że idea ta pojawiła się po raz kolejny na ostatnim zgromadzeniu płaskoziemców w Birmingham, gdzie ponad 200 osób zebrało się, aby dyskutować o tym, dlaczego Ziemia jest płaska. Okazuje się, że zgodnie z założeniami tej teorii, sfabrykowanie istnienia Australii miało służyć ukryciu zbrodni dokonywanych przez Wielką Brytanię z ery kolonialnej. Zwolennicy tej teorii uważają, że przestępcy wysyłani na statkach z Wielkiej Brytanii do Australii, którzy mieli być przesiedleni na nowy kontynent,
rzeczywistości zostali utopieni, a istnienie Australii służyło jako przykrywka dla tego masowego mordu. A oto tłumaczenie postu na ten temat, który pojawił się na stronie na Facebooku pod tytułem Flat Earth Believers. Czy kiedykolwiek byłeś w Australii? Australia nie jest prawdziwa. To oszustwo stworzone po to, abyśmy uwierzyli w to, że Wielka Brytania przeniosła swoich kryminalistów w inne miejsce. W rzeczywistości wszyscy ci kryminaliści zostali wyrzuceni ze statków do wody i utonęli, zanim mogli po raz kolejny zobaczyć ląd. Jest to nic innego jak oszustwo stworzone w celu ukrycia największego masowego mordu w historii, dokonanego przez jedno z największych imperiów. Australia nie istnieje, a wszystko, co nazywasz dowodem, jest w rzeczywistości dobrze sfabrykowanym kłamstwem i dokumentami wykonanymi przez dominujące rządy świata. A co z twoimi australijskimi przyjaciółmi? To jedynie aktorzy albo postaci wygenerowane przez komputer. Element wielkiej sieci kłamstw stworzonej do oszukania świata. Jeżeli wydaje ci się, że kiedykolwiek byłeś w Australii, mylisz się. Piloci samolotów są wszyscy częścią tego spisku i w rzeczywistości dolatywałeś jedynie do wysepek w okolicy obszaru, gdzie powinna znajdować się Australia, albo, jak w niektórych przypadkach, do Ameryki Południowej, gdy przygotowano obszar i zatrudniono aktorów, którzy udają prawdziwych Australijczyków. Australia jest jednym z największych oszustw w dziejach ludzkości, a wy wszyscy zostaliście oszukani. Myślę, że zwykła ludzka uczciwość wymaga ode mnie, aby wspomnieć, że czytając inne posty z tej grupy, nie byłem pewien, czy jej autorzy nie podchodzą przypadkiem do tego tematu w sposób prześmiewczy. Z pewnością nie można byłoby tego powiedzieć na temat osób komentujących poszczególne posty, dlatego też na potrzeby filmu przyjmuję, iż jest to tworzone w pełnej powadze. Mając już mniej więcej wiedzę na temat ogólnego zarysu wizji płaskoziemców odnośnie Australii, powróćmy do wspomnianego na początku konwentu. Konferencja w Birmingham skupiła ponad 200 płaskoziemców, z czego 9 osób wygłaszało na niej swoje referaty. Jeden z nich, Dave Marsh, pracownik NHS, sugerował, że grawitacja nie istnieje, a jedyną prawdziwą siłą w przyrodzie jest elektromagnetyzm. Inni prelegenci sugerowali, że Australijczycy są komputerowymi symulacjami, którymi steruje NASA. A jeszcze inni utrzymywali, że dysponują dowodami na to, że agencje kosmiczne kłamią, a sferyczna Ziemia to wymysł mający ukryć prawdę na temat naszego świata. W opozycji do tego NASA oraz inne światowe organizacje kosmiczne wielokrotnie dowodziły, że Ziemia jest okrągła, co czyniono m.in. za pomocą GPS-ów, satelitów czy też zdjęć z kosmosu. Kwestia tego, która strona tego teoretycznego konfliktu wydaje się wam bardziej prawdopodobna, jest zapewne mocno indywidualna. Dlatego też od siebie powiem jedynie tyle, że nie zamierzam nikogo oceniać i gorąco zachęcam do dyskutowania na ten temat w sekcji komentarzy. Oczywiście wszystko to na poziomie i bez inwektyw. Powszechnie wiadomo, że pod koniec II wojny światowej piloci brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych oraz ich alianccy sojusznicy podczas toczenia wojny z III Rzeszą zgłaszali spotkania z tajemniczymi kulami światła unoszącymi się na wysokich pułapach i nazywanych roboczo Foo Fighters. Wielu z nich zakładało, że te tajemnicze obiekty były przykładem wysoce rozwiniętej tajnej broni opracowywanej przez hitlerowców. Niemniej jednak nigdy nie podjęto oficjalnie głębszych badań nad tym zagadnieniem, a zagadka pozostała nierozwiązana. Stąd też, gdy tylko gdzieś na świecie pojawi się obiekt odpowiadający temu opisowi, wielu z ufologów wyciąga z tego pochopne wnioski, uznając go za przykład takiego obiektu. Niewykluczone, że coś takiego miało miejsce w amerykańskim San Antonio, gdzie wykonano fotografię obiektu, który zdawał się być eskortowany przez myśliwce pochodzące z pobliskiej bazy sił powietrznych. Zgodnie z historią opowiedzianą przez świadka zdarzenia, mój dom znajduje się pod jedną z tras przelotu dla bazy sił powietrznych Kelly w San Antonio. Regularnie fotografuję aparatem samoloty wojskowe latające nad i wokół mojej rezydencji. 26 listopada pracowałem na podwórku rano i byłem świadkiem przelotu dwóch myśliwców sił powietrznych z włączonymi palnikami oraz lecącymi bardzo nisko i głośno nad moją rezydencją. Słyszałem, jak odlatywali z bazy sił powietrznych Kelly kilka minut przed ich zobaczeniem i z tego co widziałem, leciały w kierunku południowo-zachodnim. Nie da się ukryć, że całe to wyznanie, które zostało wysłane do archiwów organizacji MUFON, nie brzmi szczególnie fantastycznie. Przynajmniej do momentu, gdy świadek zdarzenia przyznał się do wykonania zdjęć odrzutowców, na których zauważył niewielki obiekt, który zdawał się również unosić w powietrzu w ich okolicy. Oczywiście, niemalże jak zawsze w tego typu przypadkach,
Świadek utrzymuje, że nie widział niczego na własne oczy. A dopiero ponowne przejrzenie zdjęć uświadomiło mu, iż mógł być świadkiem czegoś niezwykłego. Czy może też jest zwyczajnym pyłkiem wychwyconym przez aparat, albo nawet dronem. Biorąc pod uwagę, że ten teoretyczny obiekt wydaje się być dość daleko od samych myśliwców, niewykluczone, że faktycznie mamy tu do czynienia ze zwykłą koincydencją. Najprawdopodobniej takie wyjaśnienie nie wystarczy niektórym ufologom. Ale biorąc pod uwagę posiadane przez nas dowody, jest ono bez wątpienia najbardziej prawdopodobne. Choć oczywiście nie jedyne. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, iż przypadł Wam do gustu i oczywiście zapraszam do wyrażania opinii w komentarzach. Jednocześnie chciałbym zachęcić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda oraz wsparcia nas na Patronite lub poprzez uruchomiony niedawno sklep internetowy na stronie kapsel.pl. A na ten moment chciałbym życzyć Wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia już wkrótce.